Cześć, tu Mamik, zapraszam na Powiem O, a dzisiaj powiem o Wam o Monsterland, czyli gierkę z Kickstartera, która też wyszła w retailu. Temat gry jest taki, że mamy królestwo, królowa Gimelda potraciła ziemię przez to, że potwory zaatakowały tę ziemię jej. Przejęło, jesteśmy klanami, klany będą wyruszać na podbój, najpierw będą się zbroiły w cytadeli, później będą ruszały na podbój i starały się podbić krainy, ale krainy są chronione przez potwory, czyli najpierw muszą zabić potwory, później podbić krainy. Do tego, jeśli nam się nie uda, te potwory będą próbowały tutaj atakować tą cytadelę, a suma summarum ten, kto będzie najwięcej miał punktów zwycięstwa, czyli punktów zasług, będzie zdobywał koronę. A z BGG to wygląda tak, że mamy grę z 2018 roku, 7,2 ocena, od 1 do 4 graczy, dodatek wprowadzał 5 gracza, z tego co pamiętam chyba najlepiej się gra w 3 osoby, według tutaj BGG, 12+, na pudełku też mamy 12+, według społeczności mamy to 10+, 60 do 120 minut, tutaj mamy 75 do 120, 3,32 na 5 ciężkość gry. Wykonanie gry jest w miarę, nie ma się do czego przyczepić tej wersji retailowej, wersja kickstarterowa oczywiście była ciut lepsza, karty są w miarę fajne, mamy je zakoszulkowane, ale za dużo nie używamy tych kart, tasujemy je tylko raz podczas gry i później sobie po prostu przekładamy. Ze śmiesznych rzeczy brakowało 10 kości czerwonych w moim egzemplarzu, wydawca tam dał jakiś bonus, ale nie chciał dosłać tych kości. Kości są standardowe, tak jak w Sangradzie, to tam około 30 zł kosztuje. Kafle dosyć grube. W wersji kickstarterowej mogliśmy sobie zakupić drewniane rzeczy, drewniane komponenty. Kości dedykowane, czyli takie nadrukowane, zresztą tu z boku Wam wrzucę, jak to wyglądało. Do tego mogliśmy sobie kupić szklane potworki. Także troszkę tego było. Ja, jeśli chodzi o cenę, za tą cenę, za ten mój egzemplarz na Essen dałem 35 euro bodajże. W kampanii mieliśmy 54, oczywiście tam wchodziły te odpowiednie cele. Wersja Deluxe kosztowała 84 euro. Z takich bajerów, co mogliśmy sobie dorzucić, mogliśmy sobie dołożyć 3 kości do solo za 10 euro na przykład, także troszkę tam mogliśmy tego podokładać i to troszkę cenowo wychodziło już niefajne w porównaniu do tej gry. Ale za te 35 euro jest ok. 54 euro już niby było ok, już by było troszkę za drogo za ten tytuł. Jeśli chodzi o regrywalność jest w miarę, oczywiście jeśli mamy wersję kickstarterową, tam mamy troszkę więcej tego, ale jeśli chodzi o to, mamy ludków, którzy tasujemy, troszkę ich jest, mamy potwory, tasujemy, wchodzą, mamy krainy, tasujemy, wchodzą, także troszkę tych zmiennych jest. Najfajniejsza zmienna to jest dodanie tych tutaj żetoników, gdzie możemy ile tych kości wysyłać, to dosyć fajnie działa, dosyć mocno nam zmienia co rundę, praktycznie one są dwustronne, także troszkę tego tutaj mamy, do tego losujemy sobie z woreczka te misje. No i na koniec największa regrywalność to są oczywiście walki, gdzie będziemy rzucać kośćmi, nie możemy tego tak policzyć 1 do 1, kiedy nam wyjdzie, kiedy nie. Także regrywalność w miarę jest na dużym poziomie, bym powiedział, jeśli chodzi o taki tytuł euro z kośćmi, powiedzmy. Jeśli chodzi o długość gry, na solo nie lubię grać, na dwie osoby, gdzieś tam macie nawet filmik, myślę, że koło godziny tutaj nam starczy z tymi rzutami, na cztery osoby już się męczymy, już jest to 120 minut, już da się odczuć te 6 rund, że trochę ta gra się dłuży, troszkę się napędzamy, wiadomo, jeśli nam nie idzie, nie będziemy się napędzać i będziemy widzieć, jak wszyscy nam odskakują, ale te 120 minut to jest troszkę długo, jeszcze Wam powiem dlaczego, tutaj może być nawet dłużej, ale to w opiniach. Myślę, że takie półtora godziny jest jeszcze w miarę do wykręcenia. Raz próbowaliśmy sobie rzucać jednakowo wszyscy, ci co poszli na misję, w kubeczkach zakryte kości i sobie tam gdzieś później to ocenialiśmy. Za dużo to czasu nie urwało, troszkę było chaosu w tym, także zrezygnowaliśmy z tego, ale półtora godziny gdzieś tam się wyrabialiśmy na tych 4 graczy.
Jeśli chodzi o naukę gry, nauka gry jest w miarę prosta, choć te ikonki tutaj dosyć mocno przerażają. Ta instrukcja też jest taka, no może nie jakaś superancka, ale no w miarę przejrzysta, ale trzeba to przeczytać dosyć dużo tutaj, bo każda postać ma wśród inne zdolności. Także troszkę tego jest, te ikonki są w miarę sensowne. Jeśli zagramy jedną, dwie gry, one gdzieś tam nam się wbijają w miarę okej w tą głowę, ale nie są takie oczywiste i to wszystko tak na pierwszy rzut oka przytłacza, ale suma summarum jest to worker placement, czyli dice placement, kładziemy kostki, wykonujemy akcję, później idziemy na misję, rzucamy kośćmi i patrzymy, co się dzieje. Praktycznie tutaj nic takiego nie ma. Wow. Wsadzamy ten moduł, troszkę możemy się tu pozmieniać, ale oczywiście sama gra, nauka gry to nie jest jakieś przerażające, zresztą macie filmik coś o, możecie sobie sprawdzić, ile tam zajęło tłumaczenie w miarę tej gry. Na końcu mamy opinię. A więc opinia o tej grze jest taka, że gra jest według mnie troszeczkę delikatnie zbalansowana. Z tego względu, znaczy nie zbalansowana, na dwie osoby mamy jeden slot, gdzie wchodzą jeden potwór nam wchodzi, będzie nam walczył. Na cztery osoby mamy dwa sloty, gdzie będziemy mogli się ustawiać tak samo, czyli tutaj mamy cztery miejsca, tak, gramy na dwie osoby. Gramy na cztery osoby, mamy osiem miejsc, ale jeśli gramy już na trzy osoby, mamy tutaj osiem miejsc, w dwóch miejscach te potwory będą wchodzić i na 80% nie będziemy w stanie zabić tego potwora i ten potwór będzie wchodził w to miejsce, czyli w tą cytadelę, gdzie tam będzie się napędzał, troszkę będzie nam blokował. Dlatego też ten z BGG, ten wynik na trzy osoby jest najlepszy z tego względu, że gra jest najbardziej, jakby to powiedzieć, ciężka, może tak bym powiedział, ciężka, ponieważ jeśli gramy na jedną, dwie osoby, tutaj tylko walczymy, na cztery osoby tylko tutaj walczymy i tu. Także tych graczy jest troszkę i ten potworek w tej cytadeli już tak nie będzie często wchodził, nie będzie nam blokował. Na trzy osoby on będzie tu często wchodził, będzie nam blokował, będzie nam utrudniał tą grę, będzie nam modyfikował różne rzeczy, które tutaj standardowo byśmy robili. Do tego mamy dużo tych rzutów, dużo tych zmiennych. Najlepsza opcja w tej grze, jaka jest, to są żółte kości, która daje nam coś takiego, że jeśli rzucimy szóstkę, mamy fajną zniżkę, idziemy sobie szóstką. Jeśli ktoś wyrzucił czwórkę, to tak de facto ma cztery pieniążki zniżki, ale jest coś takiego, że wrzucamy sobie szóstkę, jeśli za szóstką będzie mniejsza, czyli ta czwórka, z automatu mamy 10 zniżki, także ta gra dosyć fajnie działa w tym momencie dla tych, co przegrywają, bo mamy też ten Kafel Queen, który tam daje nam bonusy, jeśli jesteśmy z tyłu. Mamy też największy bajer z tym zabijaniem tego smoka, bo jeśli pierwszy pójdzie i zabije tego smoka, nie ma tematu, mamy krainę, ale jeśli pierwszy ubije trochę tego smoka, to ten następny ma łatwiej, coraz bardziej łatwiej go ubić. I to też jest fajne, no bo to jest logiczne, jeśli idzie jeden, walczy ze smokiem, czy tam z jakimś potworkiem, ubija go troszkę, no to ten potworek przy drugim starciu z drugim rycerzem, czy tam z jakimś wojownikiem z automatu, no jest realnie uszkodzony, tak jak normalnie to powinno być, a nie ma od nowa swoje życie, tak? Czyli to dosyć fajnie działa, ale jeśli nam się nie uda go ubić, tak, ale obroniliśmy się, będziemy wracać, dostaniemy sobie jakiś skarb, tak? Jako nagrodę podcieszenia. Jeśli nas ubije, no to też dostaniemy jakieś punkty chwały, tak? Za to, że zginęliśmy, także dosyć to fajnie działa. Ci gracze, którzy będą z tyłu, mają możliwość dogonienia, że tak powiem. Też mamy możliwość zarządzania tymi pechem, jakby to powiedzieć, czyli tymi kośćmi, rzutami, bo większość ludków ma jakieś tam przerzuty. Możemy sobie tam tarczę wziąć, możemy sobie tam truciznę wziąć, możemy sobie te klatki wziąć, które też nam dosyć dają. Jeśli nam przegramy na przykład skarb, tak, bierzemy skarb, który nam daje plus tam 8 do złapania potworka, tak, także dosyć to wszystko działa, mamy 6 rund, to wszystko fajnie wykorzystamy, tylko największy problem w tej grze jest, jeśli ktoś ma, jak to powiedzieć, paraliż decyzyjny, tak, czyli lubi sobie troszkę się zastanowić w tej grze i wtedy ta gra z tych
przysłowiowy tutaj 120 minut może nam się wydłużyć do nawet 3 godzin. Z tego względu, że tufom w miarę nie ma jakichś dużych pól, bo mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pól, tak? 8, 9 praktycznie, no i czasami 10 nam wejdzie. Ale możliwość, co musimy zrobić, tak? Oczywiście będziemy się starać zatrudnić ludka, żeby mieć kości, żeby iść dalej. Będziemy się starać wziąć jakiś ekwipunek, kupić po to, żeby mieć jakieś lepsze zdolności, tak? Później będziemy patrzeć, którego ludka wysłać, bardziej nam się będzie opłacać, tak? Będziemy patrzeć, kto gdzie poszedł, kto jak się zmienia, jakie kości są nam potrzebne. Także ten paraliż decyzyjny tu może być dosyć duży, jeśli będziemy jakoś tutaj murzyć w tej grze, bo ta gra tak de facto nie jest do murzenia, tylko jest po prostu do grania. Tak gramy sobie, patrzymy, co jest możliwe, sobie kładziemy, idziemy sobie tu. Jeśli tak w tą grę gramy, to ta gra jest dosyć fajna. Jeśli będziemy murzyć, tak jak tu niektórzy z mojej grupy, to ta gra już się nie robi fajna. Do tego mamy to solo, które będziemy sobie rzucać dwoma kośćmi. Będziemy wybierać sobie tu, albo on będzie szedł. Ja tutaj tego solo nie lubię za bardzo. Jest dosyć specyficzne. Ale ogólnie gra jest w miarę, dla mnie to taka siódemka, którą zawsze zagram z przyjemnością na 4 osoby, na 3 osoby też zagram, na 2 troszkę tu się mija sens, bo będziemy praktycznie się ścigać o ten tutaj, te potworki jakie tu sobie zostały, ale takie przepychanie liny, najlepiej ta gra dla mnie działa na 4 osoby, a jeśli chcę zagrać ciężko w tą grę, to wtedy na 3 osoby. Jeśli macie możliwość zagrania w tą grę, to Wam polecam sprawdzić. Troszkę się dobrze powodzicie, tylko musicie sobie podejść do tej gry trochę luźniej, nie jak do jakiegoś ciężkiego euro. Jeśli nie macie, no to też nic nie straciliście. Wyszedł dodatek, wyszła druga część. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.